16 odcinek. Praktycznie przyszedłem się kawałek. Byłem gdzieś w tym miejscu, jak zaznaczę. Tu się przyszedłem, później jeszcze poszedłem na północ. Tam jest taki nawiedzony wędkarz, były górnik. Zajrzałem do opuszczonej chaty. No tutaj. Ale nic tam specjalnego nie było. A mi zależy, żeby odnaleźć ten dziennik na Hejry, bo chciałbym mieć się w swojej już drużynie do końca. A to jest jeden z takich jakby warunków, co nas sugeruje. Jak poczytać dokładnie dialogi i dziennik. No dobrze, idziemy dalej. Znaczy głównie dialogi. Jesteśmy u strony jeziora. Wszystko wskazuje na to, że to jest to, ten rejon, albo ten. Wioska Ksfartów. No nazwy są... No dobrze, jesteśmy tutaj. O. Drist. No cóż on chce? Dobrych łowów. Przeszukując zwłoki jednego z gnoli, którzy mnie zaczepili, natrafiłem na osobliwy zwój. Wygląda na to, że to strona wydarta z większego woluminu. I tak dalej. Nisk się odzywa, bo mówi, że to wygląda na pismo Dynaheiry. Moja wiedźma zaraz się tym połapie. Wiedźma? Cóż, mój podekscytowany przyjacielu, możesz zachować pergamin. Gdybyś miał pod ręką jakiegoś uczonego i tak dalej. Podejrzewa intrygę. Dynaheira, patrz, znaleźliśmy pismo. I pisk. Mińsku, gdzie odszukałeś ten wydarty z mojego dziennika pergamin? U tego ciemnego elfa. Bo mówi, że to wielki wojownik. A widzę, że jesteś uczoną Hathran. Być może będziesz w stanie mi pomóc. Znam rozwiązanie twojej zagadki, zacny elfie. Tę stronę wyrwana z mojego dziennika. Przez jakiś czas znajdowałem się w niewoli gnoli, a oni ukradli mi dziennik. Znalazłeś tylko jedną stronę? Tylko jedną, pani. Jednak istnienie jednej strony stanowi wskazówkę, że cały dziennik może znajdować się w pobliżu. Mógł też zostać zabrany przez jednego z tych, którzy uciekli. No jak widać, u dialogu jest, to jest zadanie poboczne. Jest dosyć dużo. No i co Dynka chce? Szares, odzyskanie tego dziennika jest naprawdę ważne. No dobra, pomożemy mieć. Ale nie za darmo. A co dostanę, jeśli to zrobię? Powiedziałem wcześniej, że nie mogę ofiarować ci niczego w zamian za uratowanie mnie, nie licząc moich usług. Jednak jeśli uda ci się odzyskać mój dziennik, między jego stronami znajdziesz kilka magicznych zwojów. Podaruję ci je, będziesz mogła zrobić z nimi, co zechcesz. Dobra. No, Szares, chętnie pomogę, tak jak ty pomogłaś mi wcześniej i bez tego miałem zamiar przeszukać okolicę. Przeszukanie terenu pójdzie nam szybko, jeśli rozdzielimy siły. Co ty na to powiesz? Pewnie, dobry plan. To sobie zapiszemy. Jako... Nagrywamy 16. Jasna sprawa. Co, poczekamy tu na niego? O. Hola, chłopaki, nie walczymy. O jakiś gnol pokojowy. Przyszliśmy tu ostrzec wiedźmę, że starszy jest na jej tropie. Wyślę innych. Wielu więcej niż my, by ją znaleźli i przyprowadzili mu z powrotem. Wstrzymaj dłoń, Szares. Nie dostrzegam złych zamiarów w oczach tych stworzeń. Gnole, Mińsk nienawidzi gnoli, prawda, bo zabrali Dynaheirę. No i tutaj uspokaja Mińska.
No dobra, każe, prosi mnie, żebym nie rozwalał ich. Dobra, kim jest ten starszy? To czarnoksiężnik o wielkiej mocy. Chce wiedźmy. Nic więcej o nim nie wiem. Starszy to Dzimbe Szares. Czarodziejów Raszemenie nazywają Fremojoni. Ja panowałem to jest. Nazwy to są, czyli starszymi. Być może chcą psy słuchać mnie obok siebie. Jednak nie. Nie po raz pierwszy byłabym świadkiem, jak ludzie zwracają się przeciwko mnie. Dobra. No, Księga Wiedźmi pokazuje nam, że zabijanie złe starszy nie przestrzega zleceń księgi. Skąd się wzięło takie przekonanie? Pyta się Naira. Po rozdzieleniu kartek. No, kapłan Mystry pobłogosławił mój dziennik Szares i umieścił na nim zabezpieczenie, przez które każde stworzenie złego charakteru odmieni na pewien czas swoją naturę, jeśli spróbuje go otworzyć bez mojego zezwolenia. Rozerwanie dziennika musiało wzmocnić zaklęcie, skoro dotknęło całej czwórki i nie ustąpiło aż do tego czasu. No dobra, czy wiesz, gdzie możemy znaleźć dziennik do Nairy? No dobra, nie chcę oddać. Zamierzasz pozwolić odejść Neirostworom po tym, jak cię uwięziły i planowały poszreć? No, ja tam wątpię w wytrwałość tego czaru. Jeszcze raz spróbujemy zagadać do nich. Nie mamy księgi, poszukujemy jej. No dobra. Dynka nalega, żebyśmy dali im spokój, no to tak zrobimy. No. I podeszły sobie. Dobra, dalej. Zapisanie. Warto zapisywać przy takich zadaniach. Widzę, że awans. Co to daje? Nic nie daje dla mnie. Umiejętności takie same, trochę tam... No, złodziejki jest namacalne. Masz ma... Nieźle już jest. No dobrze. Ciekawy jestem, przyjdzie tu czy nie. Trzeba będzie go szukać, jak myślicie. Jeszcze. Jeden dzień to powiedzmy w tych grach. No, punkciki lecą. Jest. Hehe. Bardzo lubię to w grach. Wszystko działa prawidłowo. Cieszy mnie, że widzę cię ponownie. Odzyskałem dziennik twojej towarzyszki. Był w posiadaniu grupy występnych gnoli. Nie mam pojęcia, czy powie ci to cokolwiek więcej niż mi, ale twierdzili, że są poddanymi kogoś, o kim mówili starszy. Jakiś pewnie szef produkcji zakładu. Sorry za te wtręty. No ale jakby ktoś przez przypadek. Oto dziennik. Z moich znajomych to oglądał. To pozdrawiam. Wielce wam zobowiązana, Adriście do Urden. Zezwólcie mi ofiarować wam ten zwój jako dowód mej wdzięczności. Cieszę się, że mogłem pomóc, powiedział Drist. Szczęśliwej podróży.
No i patrzymy po ekwipunku. Dziennik Dynaheiry. Hatrhański zakodowany tekst. Ten ciężko tom zapełniony jest eleganckim pismem ze wiasami Dynaheiry. Próbując zajrzeć jej przez ramię, zauważysz, że litery zdają się zmieniać kształt na twoich oczach. Słowa nie układają się w żaden dostrzegalny wzór, wręcz symbol, choć nie wydają się też magiczne. Agenci z Thei wiele by zapłacili, by poznać zawartość tego dziennika. No też tak myślę. No nie bez powodu to się wszystko tutaj dzieje. Dobra, niech sobie u niej zostanie. I co teraz? Teraz robimy coś takiego. Patrzymy na mapę i w następnym odcinku albo pójdę sobie tutaj wybrzeżem do Gunnelkeep. Chociaż nie. Albo do obozu w końcu bandytów. Głównego wątku. Jeszcze nie byłem w Jarmarku. Tu nie byłem. Tu jeszcze jest całe wybrzeże. Przecież tutaj. Dziękuję wam. To jest dzisiaj wyjątkowo krótki odcinek. Bo w następnym będziemy walczyć w niej chyba z bandytami.